Witajcie. Wczoraj o godzinie 19 czasu polskiego odbyła się konferencja Apple Back to the Mac, która została poprowadzona przez Steve'a Jobsa. Konferencja odbyła się w samym sercu Doliny Krzemowej w Cupertino. Rozpoczęło się od wyjścia Tima Cooka zaproszonego przez Steve'a Jobsa, który opowiedział trochę faktów o samych komputerach Mac. Przejdźmy jednak do rzeczy, które wczoraj pokazano. Na początku zaprezentowano nowy pakiet iLife. iPhoto ma teraz nowy pełnoekranowy interfejs, co pozwala na dokładniejsze przeglądanie zdjęć. Zaimplementowano również nowe pokazy slajdów oraz usprawniono udostępnianie zdjęć na Facebooka czy wysłanie przez maila. Apple po raz kolejny wprowadziło kilka nowości do swojego edytora filmów, czyli iMovie. Warto zwrócić uwagę na tzw. One Step Effect, dzięki którym można dodać całkiem ciekawe efekty za jednym kliknięciem. Firma z Cupertino również dodała możliwość tworzenia trailerów filmowych, które są tak naprawdę szablonami, do których wrzucamy odpowiednie kawałki filmu. Amatorski program GarageBand dla zespołów muzycznych, którego według Steve'a Jobsa używa ponad 5 milionów ludzi, również doczekał się kilku nowości. Funkcja FlexTime pozwala na dostosowanie tempa naszego utworu, a Groove Matching poprawia dźwięk naszych instrumentów. Jest również możliwość gry na keyboardzie podpiętym do Maca, który ocenia, a następnie pokazuje nam, na co mamy zwrócić uwagę podczas jego wykonywania. iLife 11 w nowych komputerach Mac jest dodawany za darmo, a wersja pudełkowa kosztuje $50. Wczoraj oprócz pakietu iLife, Steve zaprezentował wersję FaceTime na komputery Mac. Od teraz możemy nawiązywać połączenie wideo z naszego iPhone'a czy iPod Touch'a z dowolnym komputerem Mac. Posiada ona kilka funkcji, które możecie sprawdzić ściągając betę nowej aplikacji FaceTime. Apple przedstawiło również kilka funkcji nowego macOS X Lion, który był inspirowany systemem iOS i ma w sobie kilka jego funkcji. Po pierwsze położono nacisk na gesty multitouch. Teraz jest jeszcze wygodniejsza stanie się kontrola naszego Maca. Dzięki sklepowi Mac App Store będziemy mogli pobierać aplikacje naszego Maca, aktualizować, a także przeglądać je wszystkie. Bardzo ciekawe przedstawia się ulepszone Exposé, nazwane Mission Control, które pozwala na zarządzanie wszystkimi oknami. Tak naprawdę niedużo rzeczy zostało ujawnionych, ale gorąco czekamy na następcę Snow Leoparda. To było na tyle z dzisiejszej, wczorajszej konferencji. Chwila. A nie, przepraszam. Jeszcze klasyczne One More Thing. Apple wprowadziło nowego MacBooka Air, który dostępny jest w dwóch wersjach. 13 i 11 cali. Jest ekstremalnie cienki, co zapewne teraz widzicie na ekranie. Matryca mniejszej wersji Aira ma rozdzielczość 1366x768 pikseli, a większego 1440x900. Mniejszy będzie miał 64 bądź 128 GB pamięci SSD, natomiast jego większy brat 128 bądź 256 GB. Oba posiadają procesor Intel Core 2 Duo oraz kartę graficzną Nvidia GeForce 320N. Ceny nowego MacBooka. Wersja z ekranem 11-calowym, procesorem 1,4 GHz, 2 GB pamięci RAM oraz 64 GB dysku SSD to wydatek $999. Ta sama specyfikacja różniąca się 128 GB dyskiem jest o $300 droższa. Zaś wersja z ekranem 13 cal, procesorem 1,86 GHz, 2 GB pamięci RAM oraz 128 GB dyskiem SSD to wydatek $1299. Ta sama specyfikacja różniąca się 256 GB dyskiem jest droższa o $300. I to było chyba na tyle. Napiszcie swoje zdanie, co sądzicie o tych produktach i pamiętajcie, aby nas ocenić, subskrybować, a także wejść na naszą stronę www.borsuktv.pl, gdzie znajdują się najświeższe informacje ze świata Apple. Do zobaczenia.